Cześć, dzisiaj mam dla Was Titanium Ultra Magnus i jak już mówiłem przy okazji Rodimusa, Titanium jest to seria takich artykułowanych statuetek, gdzie duża część figurki jest metalowa i to jest ich Ultra Magnus i jeśli nie mylę, jest to pierwszy Ultra Magnus, który transformuje się bez jakiegoś partsformingu, także nie mamy czegoś takiego, że przód samochodu staje się małym robotem, który zakłada pancerz, tylko wszystko jest w całości, jakby trzyma się kupy. I ta wersja, ta transformacja moim zdaniem została wykorzystana w Masterpiece Ultra Magnusie. Także nie wiem dokładnie kiedy to wyszło, ale co najmniej 10, może nawet więcej lat wcześniej przez wersję Masterpiece. Także jest to naprawdę ciekawy kawałek historii. Tą broń nie wiem dokładnie gdzie można włożyć, ale na pewno można ją zablokować tutaj, jeżeli suniemy to w odpowiedni sposób. O. Także może być przełożona tu. I ta figurka jest używana. Nie wiem, którym jestem właścicielem. Na pewno nie pierwszym, drugim albo trzecim, a jaka jest historia, to nie wiem. Także jest trochę luźna. Ale szczerze mówiąc, no wersje Titanium słynęły z tego, że no były troszeczkę takie rozklekotane. Także no, ta nie wydaje mi się, żeby w oryginale było o wiele mniej luźno. Ale no, jak widzicie, w miarę się trzyma. No oczywiście jak złapiemy za złą część, to wszystko się rozjeżdża. Bardzo ciekawie się prezentuje ten Ultra Magnus. I ja go kupiłem głównie dla półki z generacji pierwszej. A dlaczego, to pokażę Wam trochę później. W tej wersji bardzo by pasowały do niego pojazdy z Classics. Z te małe wersje Legends. Także nie mam żadnej tu ze mną. Ale w formie pojazdu myślę, że bardzo fajnie by się sprawdziły. A przejdźmy może do transformacji. Także te części niestety trzeba wyjąć, tak jak to bywa, ale jako że to są akcesoria, to bez nich cała figurka funkcjonuje, także jest to tylko taka opcja, także odsunę je na bok. No i transformacje w tych wersjach były dosyć proste, także tutaj to wszystko transformuje się tak jak normalnie pancerz Ultra Magnusa, czyli to rozszerzamy tu, tutaj nogi wysuwamy i blokujemy, wsuwając coś takiego. O, trzeba dobrze to ustawić. Jeszcze raz. Dobra. Mamy zablokowane. Tutaj nie mamy jakiegoś takiego kliknięcia, ale po dosunięciu tego odpowiednio te nogi nam się blokują. No i normalnie to, poprawię trochę kamerę. I normalnie to tworzyłoby pancerz, a to zamieniałoby się w małego robota. Tutaj mamy coś takiego, że to okręca nam się do tyłu. Możemy te smugs taki przykręcić do góry. I całość blokuje nam się w tym miejscu. Potem te ręce przesuwamy do góry. I zostaje nam umieszczenie tych akcesorii. Także wielka szkoda, że nie można ich ustawić tym do góry. Ale są tak zrobione niestety, że to musi być w dół przekręcone. Także to mamy tu. To mamy tu. I broń umieszczamy w dłoni i myślałem na początku, że słabo ją trzyma, ale jak odpowiednio ją wsuniemy, jak widzicie teraz jest trochę luźno, ale wsuwając ją w odpowiedni sposób, że ta guma się tu blokuje, to możemy, o, jak widzicie, teraz jest już sztywno i się trzyma. Także tak prezentuje się Ultra Magnus Titanium i no, widzicie jak wygląda. Moim zdaniem wygląda interesująco. Poprawiłbym w nim parę rzeczy, tak patrząc na pierwszy rzut oka, ale jako że jest to pierwszy Ultra Magnus, który transformuje się w ten sposób, to myślę, że mogę to wybaczyć. I największą rzeczą, jaką bym poprawił, to to, że te ramiona, jak widzicie, są bardzo z tyłu. Także patrząc z przodu nie jest to aż tak widoczne, ale bardzo brakuje takich mechanizmów, które przesuwają je do przodu, jak ma właśnie wersja Masterpiece. Także bardzo poprawiono ten wzór transformacji. Głowa także no, nie jest najlepszą głową, ale jakoś ta kolorystyka i to wszystko jakoś tak się nie prezentuje się źle. Na pewno patrząc na to nie czuję jakiejś takiej wielkiej niechęci i posiada dosyć ciekawą artykulację, także myślę, że można ją ustawić naprawdę interesujące pozy. Z racji tego, że nogi są takie ciężkie, to są zdolne utrzymać naprawdę jakieś takie dziwne ustawienia, także o, zazwyczaj jak to chcę pokazać coś na kamerze, to mi się nie udaje, ale spróbujemy to zrobić. No,
jak widzicie, mamy taką pozę biegnącą, coś w tym stylu. Także Ultra Magnus może być ustawiony w takiej dynamicznej pozie. Ups. I trzyma tą pozę całkiem nieźle. Tylko musimy po prostu umieć to dobrze zbalansować. O, i po takim zbalansowaniu mamy takiego Ultra Magnusa, który ma taką interesującą pozę, ale ustawmy go może trochę bardziej neutralnie, ponieważ jak mówiłem, u mnie będzie stał z figurkami generacji pierwszej, ponieważ no, Ultra Magnus z generacji pierwszej no, nie podoba mi się. Jest, uważam, że jest poza skalą i no, jakoś tak mi nie pasuje. I miałem go przez jakiś czas, ale go sprzedałem, ponieważ mi nie odpowiadał. Dobra, także tak wygląda Ultra Magnus sam, a obok postawię Jazza z generacji pierwszej i wydaje mi się, że ta skala jest bardzo dobra. I tak mniej więcej powinien wyglądać Ultra Magnus przy Autobotach samochodach. Troszeczkę wyższy chyba od Optimusa Prime'a jest, albo podobnego rozmiaru. Troszeczkę wyższy od Dinobotów, ale też podobnego, także no, taka skala mi mniej więcej odpowiada. I tak będzie właśnie ten Ultra Magnus stał. Zaraz obok Cabaya, Fortress Maximusa i Rodimusa z Titanium, także dlatego właśnie go kupiłem i jestem z tego zadowolony. No i sama seria Titanium dała nam parę ciekawych rzeczy, parę słabych rzeczy, ale ogólnie no, ma na tyle ciekawych zmian wprowadziła do figurek i myślę, że zasługuje na uznanie za sam wkład historyczny, nazwijmy to. I nie wiem dokładnie, w jakiej wersji była matryca z tych figurek, ale wiem, że widziałem na jakimś zdjęciu, że po podniesieniu tego tutaj możemy chować jakąś wersję matrycy. Nie wiem, czy on ją miał, czy i teraz jej nie ma, czy gdzieś to było inaczej, ponieważ mam ją bez pudełka. No, ale takie coś było dostępne. Także to jest Titanium Ultra Magnus. Bardzo niedoceniana figurka. Moim zdaniem bardzo fajna figurka. Także nie wydaje mi się, żebyście byli bardzo zawiedzieni, ale to też zależy od tego, z czym byście ją układali. Ja jestem zadowolony i no, jest to mój Ultra Magnus, który będzie na półce razem z wersją Masterpiece, ponieważ wersję z Combiner Wars sprzedałem, ponieważ no, stwierdziłem, że nie bardzo pasuje do tego, co chcę osiągnąć na półce. Także dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i zapraszam na następne.